Witam cię w kolejnym odcinku z serii, w której jednocześnie gram i komentuję partie. W dzisiejszym odcinku moim przeciwnikiem będzie gracz o rankingu 2665 i zacznę partię od posunięcia e4. Może się w końcu uda zagrać, Rywal zagrał E6. Miałem mówić, że może w końcu uda się zagrać partię woską, jednak się tej partii woskiej zagrać nie uda i ci, którzy pisali tak często nie w komentarzach muszą poczekać, ale po posunięciu E6 mam wiele możliwości, wiele różnych sposobów na grę mogę zająć centrum po prostu za pomocą ruchu D4 Mogę też próbować wyprowadzać figury. Wydaje mi się, że zajmę sobie po prostu centrum za pomocą posunięcia D4. Rywal prawdopodobnie odpowie posunięciem D5, żeby też sobie centrum zająć i żeby też zdobyć przestrzeń dla swoich figur. I teraz mam wybór. Bo za zatekował mi pionka. Mogę tego pionka odbronić na różne sposoby. Mogę obronić go skoczkiem z tego pola lub z tego pola. Mogę zagrać posunięcie E5. Mogę zagrać posunięcie g 3 więc tutaj możliwości jest wiele. I na jakąś z tych możliwości trzeba się zdecydować. W tej partii mogę jeszcze zbić na polu D5, oczywiście też jest to możliwość. Ale w tej partii zagram posunięcie E5, zdobędę sobie przestrzeń i będę starał się za chwilę tą przestrzeń w jakiś sposób zabezpieczyć i przez przewagę przestrzeni po prostu łatwiej będziemy się wyprowadzało figury niż przeciwnikowi. Rywal zagrał skoczek c6, wcześniej sobie wsparłem właśnie centrum ruchem c3, bo rywal chciał wymienić mojego pionka centralnego, więc ja do tej wymiany tak łatwo mu nie dopuszczam. I rywal zagrał skoczek c6, żeby właśnie jeszcze bardziej naciskać na to centrum, może jakieś hetman b za chwilę, taki jest pewnie plan rywala. I co ja mogę zrobić w tej pozycji, jak ja chcę rozstawić moje figury? No pewnie skoczek wyjdzie na pole f3, Gońca też chce gdzieś rozwinąć na pole E2 załóżmy albo na pole D3, na polu D3 stoi na pewno aktywnie, tylko na polu D3 też przesłania hetmana i to jest główny minus tego gońca, ale na początku no, najbardziej naturalnym posunięciem jest zagranie skoczek F3 i po prostu rozwiązanie problemu tego skoczka. Nie ma co kombinować, skoczek i tak jakiegoś innego wybitnego pola nie ma, więc ustawię go po prostu na polu F3 i zobaczę co zrobi przeciwnik. I w zależności od tego co zrobi, będę mógł dostosować dalszy plan rozwoju moich figur. No końcem na B5 wychodzić nie chcę za bardzo. No zresztą teraz już nie mogę, ale nawet jakbym mógł, to rywal po prostu zagra jakiś ruch typu A6 i po biciu biciu piąka pionka bliżej centrum. Za chwilę mi zbije na 4 i zagra posunięcie C5, więc ta wymiana dla mnie zbyt dobra by nie była. Rywa zagrał Hetman B6, żeby. Zagrać posunięcie bicia na D4 i żeby naciskać na mojego pionka na D4, taka jest zapewne jego idea. Tutaj mogę zagrać posunięcie gojąc D3 ze sprytną pułapką, żeby po biciu, 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 biciu i biciu zagrać gojąc B5 szach. Tylko minusem posunięcia gojąc D3 jest oczywiście to, że rywal zbić mi nie musi, więc mogę zagrać gojąc E2 po prostu i wyprowadzać figury w ten sposób. Z drugiej strony, rywal chce mi szybko atakować pionka na polu D4 i zagrać posunięcie skoczek E7 i skoczek F5. I jak ja będę miał wtedy tego m, mojego pionka na d4 bronić, bo na razie bronię go dwoma figurami, i musiałbym dołożyć trzecią, jak wyjdę go na e3 no to pionek na b2 będzie słaby, więc wydaje mi się, że jest to coś na co na pewno muszę zwrócić uwagę w tej pozycji i na co nie mogę przeciwnikowi pozwolić. Takim planem, który mogę się postarać wykonać, jest posunięcie A3, żeby zagrać później B4. Jak zagram posunięcie B4, to raz, że wymuszę na przeciwniku decyzję, żeby w końcu mi zbił tego pionka na D4, a dwa, że uzyskam dosyć ważne pole na B2 dla gońca. I ktoś mógł powiedzieć, dlaczego w takim razie nie zagrać B3 i gońc B2? No, jak zagram B3 i gońc B2, to minusem takiego ustawienia jest to, że po B3 rywal mi zbije, zbije dam jakiegoś szacha na B4 i trochę nieprzyjemnie będzie mi się zasłonić przed tym szachem na dłuższą metę. Dlatego zagram posunięcie a3, żeby to pole b4 zabezpieczyć i żeby mieć plan obrony piąka d4, no bo wiadomo, mogłem się normalnie rozwijać, ale rywal miał plan taki, żeby zagrać jakiś skoczek a7 właśnie, przejść skoczkiem na f5, szybko naciskać mi na piąka d4 i to byłoby dla mnie dosyć nieprzyjemne, bo nie miałbym czym tego piąka bronić po prostu. A teraz moim planem jest zagranie po prostu posunięcia b4 i posunięcia więc b2. Obrona tego pionka, jak już tego pionka uda mi się otrzymać, jeszcze przy okazji zdobywam sobie jakąś przestrzeń na skrzydłach majskich, zabieram pole na B4, więc ten ruch, mimo że wydaje się niepozorny i nielogiczny, to ma sam w sobie sporo plusów. Irwa zagrał posunięcie C4, więc chcę zapobiec mojemu planowi, nie chcę dopuścić do posunięcia B4, ale z drugiej strony już mnie naciska na pionka na D4. i Teraz mam bardzo ładny łańcuch pionkowy, nie muszę się zbyt wieloma rzeczami przejmować w tym momencie, już nie muszę bronić mojego pionka na D4 na pewno i teraz mogę się zastanowić jak te figury porozwijać. No takim najbardziej naturalnym ruchem rozwojowym byłoby skoczek D2, bo ten skoczek żadnego innego pola nie ma, z tym że po skoczek D2 zasłonię sobie gońca na polu C1 i to nie jest dla mnie idealne, no też mogę wyjść gońcem na E2 po prostu. Nie widzę żadnej innej przyszłości do końca, chyba że teraz jakieś posunięcie w stylu G3 i gojąc H3 może być sensowne, bo mimo wszystko mam przewagę przestrzeni na skrzydle królewskim, mam wysuniętego pionka na skrzydle królewskim, więc chcę na tym skrzydle przeciwnika atakować. No i w dłuższej perspektywie zapewne pójdę pionkami i gońc spod H3 może w tym planie pomagać. Mogę nawet myśleć od razu nad zagraniem posunięcia typu G4, ale no, mimo wszystko jest jeszcze trochę za wcześnie, na to, jak będę grać ruchy typu G4, rywa zagra F6 i mnie w centrum dosyć skutecznie skontruję więc tego robić nie chcę na razie i na razie myślę, że będę chciał jeszcze wyprowadzić mojego gońca na pole g5 załóżmy albo na pole f4, tylko do tego przyda mi się obrona pionka na polu b2 i mogę to zrobić za pomocą ruchu wieży a2. Ta, ten ruch wieża a2 no, to ma taki minus, że ta wieża na a2 po prostu nie będzie nic zrobiła poza obroną tego pionka. Albo mogę zrobić to za pomocą posunięcia Hetman C2 i wtedy zobaczyć, co chce zrobić rywal. Z tym, że teraz widzę, że rywal jeszcze chce zagrać skoczek A5 i skoczek B3, więc jak zagram Hetman C2, on mi zagra skoczek A5, ja wyprowadzę gońca, to on zdąży zagrać skoczek B3, i, i tak będę musiał posunięcie wieża a 2 wykonać. Więc wydaje mi się, że na razie nie ma sensu tego gońca ruszać, bo i tak po skoczek A5 zagram pewnie posunięcie skoczek D2. Żeby zapobiec wejściu na betrze i tak tego mojego gońca zasłonię, więc pomyślę, co to zrobić z innymi moimi figurami, szczególnie z tym gońcem pola F1. Wydaje mi się, że gońc E2 jest mimo wszystko najbardziej naturalny. W tej pozycji nie ma co kombinować. Na razie sobie wyprowadzę gońca, przygotuję się do roszady i zobaczę, co zamierza rywal. Bo Rywal może albo atakować mnie w centrum za pomocą F6, albo zagrać przez skoczek A5, więc ma duże możliwości. I na razie po prostu zobaczę, co chcę zrobić. Nie będę grał skoczek D2 od razu, bo może się okazać, że on nie chce grać przez skoczek A5. I też nie będę grać Hetman C2, bo może się okazać, że chcę grać przez skoczek A5 i wtedy będę musiał zagrać skoczek D2 i ten Hetman C2 do wielu rzeczy mi się nie przyda, bo i tak mojego końca z c 1 nie wyprowadza tak łatwo. Więc co? No i ryba, zagrał skoczek A5. Więc zagram skoczek d2, żeby go na to pole b3 nie wpuścić. No wiadomo, może wejść na to pole b3, ale wtedy się te figury wymienią. Powstanie mu jakiś słaby pionek na pole b3, który jest oddalony od swoich innych pionków i pozbawiony wsparcia. Więc będę mógł w ten sposób próbować dalej jakoś go otaczać. Rywal zagrał skoczek e7, więc wyprowadza swoje figury w dosyć naturalnej, naturalnej manierze, że tak powiem. Więc zrobię sobie roszadę. Wydaje mi się, że ta roszada prędzej czy później i tak mi się przyda, żeby ustawić sobie wieżę na linii f i żeby tego króla z centrum ściągnąć bo ten król w centrum, chociaż jak tak teraz patrzę to ta że na h też się może przydać jakieś posunięcie typu h4 może być mądre, bo mimo wszystko chce atakować go na skrzydle królewskim więc mogę jakąś przestrzeń na skrzydę królewskim zająć więc zacznę sobie od ruchu h4 na razie królowi się nic nie dzieje i no rywal nie ma jak tego króla zaatakować mimo tego, że stoi w centrum więc rywal zagrał h5 to posunięcie trochę mi się nie podoba ze strony przeciwnika, bo jest dosyć zobowiązujące, jak to się mówi. Już pionek na h5 będzie dosyć słaby, mogę zagrać posunięcie w stylu skoczek g5 i od razu grać g4, od razu próbować rozbijać to skrzydło królewskie i to jest to skrzydło, na którym i tak chciałem go atakować. Więc zagram skoczek g5, od razu mu pionka na d4, ale temu pionkowi się już nic nie stanie w tej partii praktycznie, bo pionek na c3 zawsze będzie go bronił i ciężko tego pionka z c3 jakkolwiek ruszyć i dopóki go będzie bronił no to po prostu pionek na d4 będzie dobrze zabezpieczony więc zagrałem skoczek g5, odsłoniłem gońca, groź gońc bije h5, rywal musiał zagrać g6 i teraz mogę myśleć właśnie nad posunięciem g4 i nad od razu rozbijaniem pozycji przeciwnika, bo po posunięciu g4 jak rywal mi zbije, ja mu zbiję to jeszcze Hetman wyjdzie na F3 za chwilę i zacznę go już bezpośrednio atakować, więc posunięcie G4 wygląda całkiem nieźle. Minusem jest to, że po biciu-biciu otwiera się linia H, a na linii H jest mój pionek na H4, który jest pionkiem troszeczkę słabym, ale za chwilę będę mógł zagrać H5 tego pionka się pozbyć, więc tutaj wielka krzywda mi się nie dzieje, więc to posunięcie G4 zagram. I rywal mi zbił na G4, więc ja mu zbiję po prostu gońcem. Mam teraz ideę H5, mam teraz ideę zagrania posunięcia Hetman F3. Rywal zagrał skoczek F5, jego ideą jest mi pionka na H4 po prostu. Mogę zagrać Hetman F3, zapobiegając temu, bo wtedy będę celował w pionka na F7, ale z drugiej strony rywal zagrał ruch sylugujący A7 i jeszcze się mu nic strasznego nie stanie, więc H5 wygląda dużo bardziej kusząco w tej pozycji. I wydaje mi się, że H5 zostanie przeze mnie wykonany. Minusem H5 jest to, że i tak na g 6 na razie nie zbije, bo wieża patrzy na moją wieżę. Ale z drugiej strony mogę to jakoś przygotować właśnie po sujęciu Hetmana za chwilę. I tak wydaje mi się, że uda mi się do tego prędzej czy później doprowadzić, więc H5 i jak zagrając E7 załóżmy, co wtedy zrobię. Mam jakieś motywy związane ze skoczek bf7, żeby po królu f7 zbić pionkiem na g6 i odsłonić moją wieżę, bo jest mimo wszystko motyw rentgena. I wydaje mi się to całkiem sensownym podejściem, więc zagram posunięcie h5. Oczywiście po a7 nie muszę tego skoczka święcić. Jest to jedna z opcji, ale jest to opcja, która wydaje mi się na ten moment bardzo kusząca. I po posunięciu Gając E7 z na F7. Król F7 prak praktycznie jest wymuszone, bo jak odejdzie gdzieś w wieżą, chociaż wieża H7, jeszcze jest ciekawe. Bo dalej, raz, że mój skoczek nie ma gdzie wrócić, a dwa, że nie mogę bić, bo jest to związanie. Ale wtedy, no, to co mogę zrobić, to nawet zagrać skoczek D6 i poświęcić pionka w najgorszym wypadku. A ta pozycja wygląda, jakby było w niej coś więcej, bo ten skoczek na F7 już wszystko stoi groźnie i rywal stoi pod motywami. Dlatego rywal się na to nie zdecydował, zagrał Gając G7. I po posunięciu gując g7 zagram sobie to co planowałem, zagram Hetman F3, obroniłem wieżę, naciskam mu na punkt F7 i jest to dla niego dosyć nieprzyjemne, bo grozi już jakieś bicie na g6 już bronie wieży na H1, więc już odpada mi martwienie się właśnie o to nieprzyjemne związanie, które było na Lenicha. Skoczkiem rywal odejść nie może. Te figury stoją na razie daleko od skrzydła królewskiego, te figury też, a ja zaczynam wszystkie moje figury na to skrzydło królewskie przerzucać. I rywal mądrze zrobił, że zobaczył, że jego figury stoją daleko od skrzydła królewskiego i stara się swojego Hetmana przerzucić na to skrzydło królewskie i zaatakował mi jednocześnie skoczka. Na to muszę na pewno uważać. I co mogę zrobić w tej pozycji? Mogę skoczka obronić Hetmanem, ale wtedy wpakuję się pod związanie pogając H6, więc to nie jest najmądrzejsze podejście. Mogę zagrać skoczkiem na F1, tylko minusem ruchu skoczek F1 jest to, że niby zaczynam gońcem bronić skoczka, ale rywal może tego gońca łatwo wyeliminować po skoczek B3. Więc wydaje mi się, że najmądrzejsze co mogę zrobić to odstąpić moim skoczkiem, zagrać posunięcie skoczek H3 i po prostu na chwilę się wycofać, bo rywal mi tego skoczka skutecznie wygonił. Z drugiej strony mój atak dalej jest kontynuowany, dalej mam dużo figur na skrzydle królewskim, dalej mam tutaj przewagę przestrzeni i to, że musiałem się tym skoczkiem wrócić, to nie jest dla mnie końcem świata. Teraz Rywa się musi trudzić, jak zapobiec zbiciu na G6, bo jak zbiję na G6, to po biciu powstania mu dwa słabe pionki na E6 i na G6 i mój skoczek może przejść nawet na F4, więc może się okazać korzystne, to że musiałem się tym skoczkiem wracać. I też yy, skoczek B3 ze strony rywala może być nieprzyjemny, jak tego skoczka ruszę. No tego skoczka prędzej czy później będę chciał gdzieś na skrzydło królewskie przerzucić. Więc na początku wydaje mi się, że zagram wieża, B, wieża B1 i po wieża B1 odejdę sobie skoczkiem, później wyjdę Taka jest moja idea w tej pozycji. Lewan może się pokusić o to, żeby zamknąć skrzydło królewskie, czyli zagrać posunięcie g5. Z tym, że po posunięciu g5, pionek na g5 będzie bardzo słaby i mogę nawet zagrać wtedy skoczek f1 od razu, bo po skoczek b3 mam ruch gojąc g5. W ogóle teraz zobaczyłem, że okej, okay, Lewa zagrał Gając h6, ale miałem powiedzieć, że i tak mógłbym zagrać skoczek f1 od razu, bo po skoczek b3 mam wtrącony ruch gojąc g5. Ale to się nie wydarzyło, Lewa zagrał gojąc h6. I ten ruch wydaje mi się o tyle dziwny, że właśnie mogę zbić teraz na polu G6 i utworzyć mu te dwa słabe pionki, które później będę mógł atakować bez większych problemów. Ale jeszcze to, posprawdzam, co tutaj się w tej pozycji dzieje. Mogę zagrać skoczek F1, żeby wymienić Gońca, który mimo wszystko broni jego czarnych pól, broni jego skrzydła królewskiego. Ale no, minusem jest to, że zagra mi skoczek B3. Ja mu zbiję na H6, on mi zbije wieżę I no, nie za bardzo widać co za tą wieżę uzyskałem. Mogę zagrać gońc G5. Ale jego skoczek na A1 ma się całkiem dobrze i tego skoczka raczej nie straci, bo wróci im na B3 albo wróci im na C2 z szachem. I jak go straci, to tam za dwa pionki na D4, więc to nie jest dla mnie jakieś super korzystne Z drugiej strony, no mogę po prostu zbić na G6 i wydaje mi się, że to właśnie uczynię. Czyli biję na G6, rywa zbił na G6 i mogę się teraz zastanowić, czy zagrać skoczek F4, czy może nawet zbić na pole F5, bo jak zbiję na F5, on zbije piąkiem G, to mam posunięcie Hetman H5 wtedy. No, w sumie deruszyłem mu króla, ale innych korzyści nie ma. Z tego on zagra sobie król D7, i po prostu mam za mało figur w ataku, więc tego końca na razie się pozbywać nie będę. Mogę zagrać też skoczek f4, tak jak mówiłem. I skoczek f4 wydaje się całkiem sensownym podejściem, bo po skoczek f4 naciskam polnicha, h, jest związanie teraz w drugą stronę. I jak rywal mi zbiją, to zbiję mu po prostu wieże, więc tego zrobić nie może I z drugiej strony, jak ma bronić pionka na polu G6, bo też minusem jego pozycji jest to, że jak zagra ma G5, skoczek F4, że niby atakuje mi skoczka i broni pionka, to mogę i tak zbić na polu G6, wykorzystując motyw, że pobicie na G6 jest gońc H5 i jest związanie znowu. No, jeszcze nie jest to wszystko aż takie oczywiste, bo rywal może mi wtedy zbić na D2, a ja mu zbiję gońcem, on mi zbije wieżą na H5. I w sumie wychodzi na tym całkiem nieźle, więc muszę to przeliczyć. Czyli tutaj, Hetman G5, bicie, bicie, gońc H5, gońc b D2, gońc b D2, wieża Bie H5, Hetman Bie H5, hetman Bie, wieża b I wychodzę na tym. On ma dwie figury za wieżę i pionka, czyli niby równowaga materialna. Ale no, wydaje mi się, że nie będę mieć później jakiegoś sensownego planu. A rywal po prostu się skonsoliduje, ma silnego skoczka na F5 i to mi aż tak dużo nie da, więc nie wiem, czy Lewald to wszystko przewidział. Ale jak przewidział to na pewno dosyć zaawansowana kombinacja z jego strony. Ale skoczek F4 i tak się wydaje kuszące, bo na przykład po Hetman G5 mogę zagrać skoczek F1 i mam jakieś tutaj motywy na hetmanie na polu G5. Z drugiej strony zagra mi skoczek B3 i się zaczyna robić troszeczkę nieprzyjemnie. Zrobił mi podwójny atak. Ja mu mogę zbić na E6, też zrobić jakiś podwójny atak, ale tutaj wszystko zaczyna nagle wisieć, więc wydaje mi się, że sensowne będzie na przykład zagranie posunięcia król e2 i po tym posunięciu król e2 schodzę z wszelkich motywów z drugiej strony schodzę z jednych motywów, a wchodzę pod motyw widełek z hetmanem jakiś skoczek b3, skoczek d4 będzie wchodziło więc może król d1 zagram, żeby zejść z tych motywów w ten sposób albo po prostu zagram wieża b1, żeby już aż tak nie wisiało mi to wszystko na skrzydle hetmańskim, żeby to skoczek b3 nie wisiało po pierwsze i to się wydaje całkiem sensownym podejściem. Żeby uciec pod tego motywu już wtedy uwolnię swojego skoczka, nie będę musiał się aż tak bardzo obawiać o te wszystkie rzeczy. Więc zagram sobie wieża b1, spokojny profilaktyczny ruch i zobaczę co zrobi przeciwnik. I co może zrobić w tej pozycji przeciwnik? Może zagrać go nc7 wyprowadzając swoje figury, ale no wtedy skoczek f4 już nabierze mocy, bo już wtedy nie będą groźne te motywy związane ze skoczek b3. Już po skoczek f4, hetman g5, będę mógł zagrać skoczek f1 załóżmy i po posunięciu skoczek b3 zbiję mu na e6 i to będzie dla niego dosyć nieprzyjemne, hmm, bo już wtedy nie będzie mi wisiała wieża na podłogę a 1 jak odejdzie gdzieś hetmanem to po prostu zbiję mu gęc na h6 i będzie w tej pozycji dobrze, więc co mogę zrobić innego? To znaczy, co on może zrobić innego? Bo ja tutaj plan mam prosty, gram skoczka F4 i jest dla mnie dobrze. Może zrobić ruszadę przeciwnik o dziwo w tej pozycji i grozić mi jakimiś motywami, ale roszada aż takiego dużego sensu nie ma. Mogę nawet zbić na F5 albo zejść Hetmanem na G2 i ta pozycja ruszady będzie dla niego dosyć osłabiona. Może zagrać wieża F8 bez ruszady, żeby grozić tym samym, tylko żeby mieć jeszcze możliwość zrobienia długiej ruszady. Więc to jest dosyć sensowne podejście, ale z drugiej strony też mam Hetman G2 wtedy. Jak zagram hetman g2, to grozi jakiś gojąc f5 hetman g6, wydaje mi się, że może być to dla niego dosyć nieprzyjemne. Ale z drugiej strony innego ruchu niż wieża f8 na razie nie widzę w tej pozycji, więc wieża f8 na razie jest moim faworytem, że tak powiem, że przeciwnik to zagra po prostu. Może zagrać posunięcie g5, żeby zapobiec skoczkowi f4, ale puszcza pole na h5. I po prostu zagram jakiegoś szacha, zderuszuję go. No jeszcze to zderuszowanie aż takie straszne w tej pozycji nie jest, bo jak pójdzie królem sobie na D7, potem przejdzie na C7, to zrobi ruszadę tak zwaną na piechotę. Więc posunięcie G5, większym minusem posunięcia G5 jest to, że zasłania sobie Gońca rywal i że po prostu jego gońc staje się bardzo pasywny. Zagrał Hetman E7 przeciwnik, więc nie broni się przed posunięciem skoczek F4 i wydaje mi się, że to posunięcie mogę zagrać, bo Goęc jest związany. Z tą wieżą właśnie, jak wisi mu pionek na polu G6. Więc wydaje mi się, że nie ma przeszkód, żeby to zrobić, z drugiej strony. może zagrać wtedy Hetman F7, i znowu nie mogę za bardzo bić na G6, co jest lekko nie po mojej myśli. Bo jak zagram tak, zbiję na G6, to on mi zbije Hetmanem na G6, i po h5 znowu ma wtrącony ruch, gojąc B1 2 więc tak grać nie chcę. Ale jest Skoczek F4, Hetman F7, i co mogę zagrać innego w takim razie po Hetman F7. Bo wygląda to dobrze wszystko dla mnie, dopóki nie ma tego motywu, że jest bicie i on mi wtedy bije na polu G6 i pogając H5 gra, więc bije D2 i bije im potem wierzą na polu H5 i stoi ok. Więc wydaje mi się, że król D1 nabiera sensu w tej pozycji, bo i tak lepszego pola niż D1 dla króla nie znajdę chociaż wtedy jakieś gojąc D7 i gojąc A4 może być nieprzyjemne, i to potem jakieś gojąc C2 wchodzi, więc to w ogóle nie byłoby dobre dla mnie. Więc co mogę zrobić jeszcze innego w tej pozycji? No skoczek F4, aż się prosi o zagranie takiego posunięcia. Ale no z drugiej strony, jak Hetman F7 działa, to po prostu trzeba z niego zrezygnować. Jeszcze tutaj mam coraz mniej czasu, więc muszę przyspieszyć. I jak zbiję na F5, po prostu, no to mi zbije pionkiem. Jest to możliwe, na pewno. Wtedy mam jakieś szacha na H5. Tak jak mówiłem, dużo ten szach nie daje, ale. Można tak na pewno zagrać. Jest to bezpieczne podejście, bo po biciu-biciu zawsze sobie ustawię króla na e2. Za chwilę wymieniam się gońce i będę próbował jakoś manewrować. Ale no nie chcę mu się też aż tak łatwo pozbywać słabości. Jeszcze raz tutaj, tutaj. Bicie na g6, shotman g6. No nie wygląda to aż tak super dla mnie, więc wydaje mi się, że zagram król e2 po prostu na początek. I zobaczę co potem. Połączę sobie wierzę na przyszłość i zejdę z tych motywów związanych z koniec d 2 I jeszcze mam teraz nadzieję, że skoczek F4 uda mi się przeprowadzić. Więc e2, wchodzę pod te widełki, o których mówiłem, ale teraz nie jest to takie groźne, bo skoczek B3 nie będzie stępem. Po skoczek B3, jak gdzieś odejdę moim skoczkiem, zawsze będę mógł zbić skoczka na F5. Więc tak jak mówię, aż takie straszne to nie jest dla mnie. Z drugiej strony, jak zagrażając D7, to już mam możliwość zagrania skoczek F4 i może mieć, w związku z tym ruchem, jakieś realne problemy. Bo już nie ma tego wariantu, że hetman f7, skoczek bg6, hetman bg6 i teraz mam go więc 5 już bez większych konsekwencji. Więc o to chodziło w tajemniczym ruchu król e2. No i poza tym też nie miałem lepszego pola do tego króla, które by pozwoliło temu królowi no, po prostu połączyć wieże i stać mniej więcej dobrze, bo mogłem zrobić krótką ruszadę, ale krótka roszada nie ma sensu. Długie już ruszady nie zrobię. Na F1 dalej przeszkadzam moim wieżom, a na E2 przynajmniej te wieże są połączone i ta wieża z pola B1 w końcu będzie mogła gdzieś wejść na skrzydło królewskie, gdzieś na pole G1 i zacząć atakować na przykład Pionka na G6 albo wejść na otwartą minię po biciu na F5 i odbiciu Pionkiem też jest taka możliwość. Więc przeciwnik pewnie zagra posunięcie. No z D7 jest problem ze skoczkiem F4, więc to jest dosyć dziwna pozycja, dosyć specyficzna. Ale to jest też pozycja zamknięta. W pozycjach zamkniętych właśnie często jest tak, że ten król sobie stoi w centrum i nic mu się nie dzieje w tym centrum, no bo Rywal nie ma jak tego centrum otworzyć. Ja z drugiej strony też nie mam jak tego centrum otworzyć i mimo że nasze oba króle są w centrum, to tak jak mówię, jemu się aż tak dużo nie dzieje. Rywa zagrał g D7, więc w końcu zagram ruch, który tak bardzo chciałem zagrać, czyli skoczek F4. Bo teraz po posunięciu Hetman G5. Jest właśnie możliwość zbicia na g6, jeszcze po posunięciu hetman f7 jest to samo. Mogę zbić na g6, wykorzystując właśnie to, że hetman i król będą na jednej diagonali i że będę mógł na tej diagonali ustawić też mojego gońca. Jak mi no właśnie gońcem na f4, zbić nie może, chociażby chciał, bo wisi mu wieżą na polu h8 i wydaje mi się, że może mieć w związku z tym realne problemy. Bo jak inaczej tego pionka bronić? No król f7 nie chce grać w przeciwnik, bo zbije mu wtedy na f5, jak mi zbije, to dam mu szacha na h5. I teraz jest to już niebezpieczne, bo nie może uciekać w drugą stronę, zagrał g 7 Ale wydaje mi się, że wiele to nie zmienia Po prostu zbije sobie na g6 w tym momencie Wisi mu wieża, nie ma żadnego wtrąconego szacha I jak mi zbije hetmanem na g6, to mam goń 5 więc znowu nie ma żadnego wtrąconego szacha Czy ma jakiś inny wtrącony ruch, pomimo wszystko skoczek g6 trochę ryzykowny jest Wisi mi figura, oddaje mu tempo i to wszystko tylko za jednego pionka. Ale wydaje mi się, że skoczek g6 w tej pozycji jest po prostu posunięciem Dobrym, więc zbiję na G6. I zobaczymy, czy rywal miał coś przygotowanego. Czy nie za bardzo? No jak zbiję mi gońcem na D2 wieża, mówi się na polu H8, to jest dosyć istotne. Gdyby tego nie było, to mogło być dosyć ciężko, chociaż po na D2 dalej mógłbym zbić gońcem. I dalej te motywy z zgońc H5 by groziły. No ale wieża wisi, więc nie ma takiej potrzeby. Jak zagra wieża H7, to takie minimum, które mam, to po prostu zbić na F5, jak mi zbije, to wracam z koczkiem, mam wolnego pionka, mam pionka więcej. I w tej pozycji wydaje się to OK. Więc po wielu przygotowaniach po ruchach typu właśnie wieża B1, po ruchach typu król E2, w końcu się udało przeprowadzić plan ze skoczek F4, zbić mu pionka na G6 i mam teraz pionka więcej. Ale trzeba dalej tą pozycję grać, tą pozycję realizować, bo jest dosyć specyficzna. No, i Rywal stworzył mi groźbę. Teraz jest groźba bicia na D4. Na to na pewno muszę uważać. No najprostsze, co mogę zrobić, to zbić mu na F5. Tak jak mówiłem, że tej groźby się aż tak bardzo nie boję, bo mam zawsze bicie. Na podu F5. I dodatkowo, jak zbiję mu na polu F5, no to już tej groźby nie ma. Za chwilę zbiję wieżę, i wydaje mi się, że rywal tutaj się totalnie pogubił. Nie wiem, czy zagrał na pułapkę, na moją nieuważność, czy po prostu nie widział tego, że mogę się w tak prosty sposób obronić. A jak mogę zlikwidować tego skoczka, który grozi mi widełkami, to dlaczego nie? Więc zbiję na F5 i wydaje mi się, że to była decydująca podstawka ze strony rywala. No bo już nie ma co grać w tej pozycji. Wieżą jak odejdzie, no to mam figurę więcej, jak mi zbije to mu zbije na h8, jak mi zbije hetmanem to jeszcze jest związany. Okej, okay, bicie, bicie, no bić za bardzo nie może, bo właśnie jest związany i zagram headman, na h5 nawet, zbiję mu na h6, więc nawet nie była podstawka wieży czy tam jakości, tylko podstawka właśnie całej figury. Bo teraz rywal już praktycznie nic zrobić nie może. Jeszcze sprytną próbą może być F4, żeby zagrać gońcem na G4. Na to muszę uważać, ale potem też mam Hetman H5, biję mu gońca na H6, schodzę jednocześnie z tego motywu i tą partię prawdopodobnie wygram. Lewa zrobił długą ruszadę, więc jeszcze się nie poddaje, jeszcze walczy. Ale po długiej ruszadzie mogę przeprowadzić sprytną kombinację, czyli zbić na polu H6. Jak on mi zbije hetmanem, to gram mu skoczek f7 i jak on gdzieś odejdzie swoim hetmanem, to mu biję na d8. No nie może odejść tak, żeby mi coś zaatakować, nie może odejść tak, żeby dać mi szacha, więc wydaje się to całkiem sensowne. Biję mu na polu h6, pozbywam się tego gońca jednocześnie upraszczam dużo materiału i dodatkowo mój skoczek z pola h8 znajduje uwolnienie, bo tak to wydaje się, że ten skoczek jest złapany, ale właśnie mam ten motyw wieża bije h6. No jeszcze miałem motyw od razu skoczek f7, ale to się wydaje o tyle lepsze, że się dużo figur wymienia. A jak mam przewagę materialną, to te wymiany figur są na moją korzyść, bo im mniej jest figur, tym rywal może mi stworzyć mniej potencjalnej kontry. Więc zbiję tą wieżę, zagram skoczek f7. Jeszcze będę musiał moje figury do gry włączyć, ale to już będzie najmniejszy problem. Ważne, że mam wieżę i piąka więcej. I ważne, że no, po prostu ta przewaga materialna już jest duża. Rywal zbił, gram skoczek f7 z widełkami i wydaje mi się, że. Już nic sensownego tutaj rywal nie wymyśli. Lewa zagrał Hetman H4. Na razie dużej groźby nie widzę. Żadne widełki na d4 nie grożą, więc po prostu zbiję na polu d8. I jeszcze pionek na d5 będzie wisiał, chociaż nie wiem, czy chcę tego pionka do końca brać. Lewa może zagrać f4 w tej pozycji, żeby zagrać sobie g na g4. Podobny motyw, o którym wspominałem wcześniej. Ale jestem na to przygotowany, mogę zagrać posunięcie E6 i mogę mu tego gońca odciąć. O, gońc H5 tutaj troszeczkę przeoczyłem, muszę powiedzieć, że gońc przychodzi na H5, ale na szczęście nie jest to duży problem. Mogę go odciąć drugi raz, mogę zagrać skoczek F7 i jednocześnie ocalić swojego skoczka jeszcze. Hetman E7 ze strony rywala, więc dalej jakieś tam próby stwarza. I co mogę zrobić najprostszego? Wisi mi teraz pionek na E6 i wisi skoczek na F7, więc jest to trochę nieprzyjemne, ale z drugiej strony mogę zbić na polu D5. Jak mi zbije na F7, to gram Hetman D7. Wymieniam Hetmany i za cenę figury, co prawda, ale zażegnuję wszelkie niebezpieczeństwo. I wieża więcej mi wystarczy, nie muszę mieć koniecznie wieży i figury więcej, więc biję na pół D5. No i Gensbejer w 7 jest jedynym sensownym posunięciem. Jak tego nie zagra, no to ma wieże i figurę mniej, jak to zagra, to zagram Hetman D7 szach i tą partię wygram. Ok, Hetman D7 szach, no wiadomo, że jeszcze nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca, jak to się mówi ale mam wieżę więcej, grał sobie po prostu skoczek e4. Jeszcze gołęce sobie otwieram, za chwilę wesprę skoczka, ruchem f3. Właśnie teraz to zrobię, żeby żaden tutaj motyw nie wszedł rywalowi, biję pionka. I rywal jeszcze gra, więc na pewno lepiej niż w poprzednim odcinku, gdzie rywal się poddał od razu jak stracił pionka, ale no mimo wszystko już raczej wątpię, że jakieś szanse będzie mieć w tej pozycji przeciwnik. Zagram wieża g5 poatakuje mu figurę, rywal zagrał w ten sposób, więc jakby tutaj najszybciej tą partię skończyć. No w sumie nie trzeba jej kończyć najszybciej, trzeba ją tylko po prostu skończyć skutecznie, więc sobie ją aktywnie gońca, zagram końc go na d6, powymieniam trochę figur i przy okazji jeszcze tutaj zdołałem podstawić coś, ale no na szczęście mam tyle materiału więcej, że nie jest to dla mnie super groźne, Biję sobie na podłe 7 rywal ma wtrąconego szacha, ale po prostu mam za dużo tych figur więcej, żeby cokolwiek się złego stało. Rywal bije, mu bije na b5, gram wieżą na b4 i po kolei mu bije wszystkie pionki, więc nawet to uproszczenie wyszło na lepsze, bo rywal się od razu poddał i widzimy się w analizie. I w tej partii moja dokładność wynosiła ja tutaj sobie zjedźmy 92%, dokładność przeciwnika 86%, więc partia, według komputera, przynajmniej na całkiem niezłym poziomie. I w tej partii no, na początku było wszystko standardowo: zająłem sobie centrum. I zacząłem wyprowadzać figurę. Ten ruch A3 mógł być troszeczkę mylący, ale ten ruch A3 jest bardzo logiczny, bo właśnie chodzi o to, że jak zagram normalnie gojąc E2, no to rywal mi zbije, ja mu zbiję, on mi zagra jakiś skoczek a 7 jak ja zrobię po prostu ruszadę, to mi zagra skoczek F5 i okazuje się, że nie mam jak bronić tego pionka. Dalej mam szansę zagrania jakiegoś skoczek A3 i C2, żeby bronić tego pionka, ale wybrałem taką opcję, która wydawała mi się bardziej roztropna, czyli zagrać po prostu A3, B4 i ustawić gońca na B2. I ten gojąc B2 będzie dobrze bronił pionka na polu D4, no i też dla gońca z C1 na razie jakiegoś ambitniejszego zadania nie widać. No fajnie byłoby wyjść tym gońcem na E3 i bronić pionka z pole E3 po prostu, ale gońc na E3 ma taki minut, że no i tak pionek na B2 przestaje być broniony i trzeba jakoś tym pionkiem na początku ruszyć, a tak jak mówiłem jak zagram posunięcie B3, to nieprzyjemnie jest to, że po biciu-biciu jest jakiś szach na polu B4 i nie wiadomo za bardzo jak na tego szacha reagować, bo jak się zasłoni na D2, to stracę pionka na D4, no król E2 grać nie chce i po prostu jest to dla mnie nieprzyjemne, więc zagrałem A3, nie ma pola B4 teraz i jednocześnie planuję B4. I gońc B2. Rywa zagrał C4. I przez ten ruch C4 już nie atakujemy mego pionka na D4, przez co mogłem właśnie zacząć jakiś atak na skrzydle królewskim, przez co mam przewagę przestrzeni dosyć całą w tej pozycji. I właśnie na tym się później mój plan opierał. Wyprowadziłem sobie gońca, obroniłem się przed groźbą rywala i zacząłem iść tymi pionkami na skrzydle królewskim. I właśnie wprowadzałem sobie figurę, zacząłem go atakować. I tutaj w pierwszym takim momentem było to, że odszedłem skoczkiem na pole H3. Mogłem zagrać skoczek F1, wspominałem o tym ruchu, ale no nieprzyjemne, przynajmniej z ludzkiego punktu widzenia, wydawało mi się skoczek B3 z atakiem na dwie figury. Tutaj, komputer, jeżeli włączymy go, właśnie, no to pokaże od razu jakąś wygraną, że jest bicie, 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 później bicie na F5, jakiś szach na polu H5. Podczas partii nie było to wszystko takie oczywiste, jak się teraz patrzę, to oczywiście łatwo powiedzieć, że mogłem policzyć więcej, no bo wiadomo, mogłem policzyć więcej, ale w tej pozycji zagrałem bezpiecznie. Zagrałem skoczkiem na H3, chciałem później zbić na G6 i przestawić go na polu F4, i w sumie mi się to udało. Zagrałem ruch wieża B1, żeby zejść z motywów ze skoczek B3 i jeszcze zagrałem ruch król E2, żeby zejść z motywów zgońc B1, szach i przez to, że zszedłem z tych motywów, to później mogłem zrobić tą kombinację, którą zrobiłem, czyli skoczek F4 i zbić po prostu na polu g bo jeszcze Mm, tutaj na przykład nie mogę tej kombinacji zrobić, bo rywal zagra mi Hetpon F7, jak mu zbiję pół H5, to znaczy na pół G6 to po biciu i gońc H5 jest bicie na pół D2 właśnie z szachem i po biciu po prostu eliminuje mi tego gońca, więc to zbyt dużego sensu dla mnie nie ma, dlatego zagrałem król E2, żeby to wszystko przygotować. No Według komputera teraz znowu dokładniejsze było na przykład bicie na F5, ale król E2 z praktycznego punktu widzenia okazało się nawet lepsze, bo po prostu rywal przeoczył moją groźbę i tą groźbę wykonałem zbiłem później wszystkie figury, już jak miałem tyle figur więcej to po prostu reszta polegała na realizacji przewagi i to większych problemów mnie nie sprawiło, poza tą jedną sytuacją kiedy może poczułem się zbyt pewnie, podszedłem pod atak i podstawiłem figurę ale no, miałem po prostu zbyt dużo już figur więcej żeby cokolwiek się w tej partii stało więc wnioskiem z tej partii jest to, że po pierwsze jak się rozwijamy w debiucie musimy też patrzeć na plany przeciwnika bo taki naturalny ruch gając e2 powoduje to, że no, rywal mimo wszystko nastawia się na naszego pionka d4 i może za chwilę nam być nieprzyjemnie bronić tego pionka z d4. No i po drugie, jeszcze warto do zapamiętania zasada, że jak mamy pionka wysuniętego na skrzydle królewskim to my zwykle atakujemy na skrzydle królewskim, nie chcemy jakoś robić ruchów pionkami na skrzydle mańskim, bo zwykle właśnie to jest skrzydło bardziej przeciwnika, dlatego zacząłem jakieś H4 grać G4 i po prostu w ten sposób udało mi się partię wygrać, że zacząłem go atakować na skrzydle, gdzie mam więcej przestrzeni. Więc już dziękuję Ci za dzisiejsze oglądanie. Jeszcze na koniec chciałbym przypomnieć, że istnieje możliwość zapisu na mój newsletter i w niedługim czasie na tym newsletterze pojawi się znacznie więcej informacji dotyczących nowego projektu. Dlatego warto się zapisać. Ten newsletter jest na stronie www.trenujszachy.pl. Możesz się zapisać na niego zupełnie za darmo i w każdym momencie możesz się z niego wypisać. Polecam, ponieważ tak jak mówię, niedługo pojawia się nowy projekt i warto go nie przegapić. Dziękuję Ci za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!